Moim gościem były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Marek Koźmiński. Witamy pana serdecznie. Dzień dobry. Panie Marku, przed laty grał pan w polskiej reprezentacji. Jak pan ocenia obecną kadrę po zwycięstwie nad Albanią 1-0? No przede wszystkim dwa oblicza. Dużo słabsze w meczu w Pradze i dużo lepsze wczorajszego wieczoru na Stadionie Narodowym. Widać poprawę, widać krystalizujący się skład. Widać mentalność, która się zmieniła w ciągu 3 dni. Ale widać również troszeczkę mankamentów, które musimy wyeliminować. Mecz dla konesera, mecz dla znawcy futbolu w pewnych fragmentach mógł być oceniany jako nudny. Natomiast zwycięstwo w miarę pewne i te 3 punkty były dla nas niezbędne. No właśnie, słuchają nas nie tylko koneserzy futbolu. Panie Marku, na boisku był pan obrońcą, a w naszym radiu będzie pan bronił Fernando Santosza przed krytyką? Ale ja myślę, że jeżeli chcemy krytykować, to krytykujmy. Tylko za co chcemy krytykować trenera? Miał 3 dni przed pierwszym spotkaniem zawodników na treningu. Nie znał ich, większość musiał poznawać. Musi w takiej okolicznościach popełnić błędy. Ja myślę, że skład, który wyszedł wczorajszego wieczoru, jest zdecydowanie bliższy ideału. Oczywiście to nie jest ideał, ale zdecydowanie bliższy. Najlepsi zawodnicy wczoraj na boisku, Świderski, Kamiński i Salamon, w pierwszym spotkaniu nie wyszli w podstawowym składzie, tak. albo w ogóle nie grali. To są normalne sytuacje, które się dzieją, to są normalne próby, które trener musi podejmować. Wczoraj było to zdecydowanie lepsze. Ale co smuci? Smuci to, że te filary kadry, na które liczymy, przede wszystkim Bednarek, Kiwior, Robert Lewandowski, no w tym 2 meczu były raczej postaciami słabszymi. No tak, jeszcze się posmucimy może, tak delikatnie, ale jeszcze ta chwila radości, panie Marku. No, wspomniał pan Karola Świderskiego. Ładny gol, prawda? Zrobił lewą nogą taki Świderski, wbił do bramki piłkę odbitą od słupka. Karol Świderski jest zawodnikiem, który bardzo pasuje w grze z Robertem. To jest zawodnik, który kręci się wokół niego, jest bez przerwy pod grą. Ja uważam, że wczorajszym spotkaniem potwierdził swoje nie tylko aspiracje, ale wręcz jest takim pewniakiem wyjściowej jedenastce, bo co wychodzi na boisko, to dobrze wygląda. Co wychodzi w pierwszej jedenastce, to czasami strzela bramki, to czasami są bramki decydujące. W związku z tym myślę, że Fernando Santos tutaj będzie zaczynał skład również od niego, bo on po prostu nawet normalnie świetnie na to zasługuje. Fernando Santos bardzo się cieszył z dopingu na PGE Narodowym. Było za nami 55 tysięcy kibiców, tak się wyraził. Pan oglądał mecz z trybun czy na ekranie? Ja tym razem byłem w Pradze na meczu osobiście, tym razem byłem w domu. No, Stadion Narodowy jest stadionem magicznym, kibice są fantastyczni, w związku z tym grając u siebie mamy tego 12 zawodnika, 12, 13 na pewno to na kimś, który pierwszy raz tam gra jak gdyby u siebie, bo San Fernando Santos, pamiętajmy, że grał już na tym stadionie jako gość z reprezentacją Grecji w 2012 roku. Pierwszy raz grając jako gospodarz, to czuć. Czuć trybuny, czuć wspomaganie. Wczorajszego wieczoru po takim słabym meczu w Pradze tyle ludzi przyszło, no właśnie, tak fantastycznie dopingowało. To znaczy, że Polska kocha futbol, kocha reprezentację i reprezentacja ma obowiązek za to się odpłacić. Ja zwróciłem uwagę na takie bardzo ładne obrazki. Uśmiechnięte rodziny z dziećmi, ludzie całujący polskie godło na szalikach. A czym dla pana jest futbol? Jakby pan to ujął w 3 słowach? W 3 słowach tak szybko. Miłość, forma religii. Oto czym jest piłka nożna dla Marka Koźmińskiego, a będzie jeszcze więcej o piłce, nie tylko dla zagorzałych kibiców, dla koneserów, jak słyszeliśmy, obiecuję. Zadam takie delikatne pytanie o osobiste kwestie, o ambicje byłego wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zapytam wyłącznie w naszym internetowym radiu. Polecam wszystkim strony rmf24.pl oraz aplikację RMF On. Zapraszam, Bogdan Zalewski. 7 pytań o 7:07 do Marka Koźmińskiego. Panie Marku, Fernando Santos wymienił 4 graczy na innych. Pan o tym już wspomniał. Jak pan zrecenzuje zmiany w składzie? Bardzo dobre, bardzo trafne. I to są zmiany, które pozostaną z nami na długo. Dlatego, że według mnie Świderski to jest zawodnik, który absolutnie pasuje jako taki napastnik podwieszony pod Roberta. Kamiński no, był decydujący przy bramce. Dużo... No, strzelił w słupek, prawda? Jakub Kamiński. Tak. Tak, strzelił w słupek właśnie dobitka Świderskiego, bardzo aktywny, czuć było jakość na tym boisku. Wprawdzie grając po lewej stronie zdecydowanie mniej dośrodkowań z jego strony, bo tutaj było widać, że łamał do prawej nogi do środka, no ale tak trener wybrał, taki wymyślił scenariusz. No i szef obrony, Salamon, który nie tylko był najlepszym obrońcą, ale również całą obroną dyrygował. To dla mnie z jednej strony jest
bardzo pozytywny aspekt, jeżeli chodzi o jego osobowość, jeżeli chodzi o jego grę, bo to było wczorajszego wieczoru naprawdę bardzo, bardzo fajnie oglądać. Natomiast z drugiej strony, no to mnie smuci, bo poddał się i Bednarek, i Kiwor, szczególnie Bednarek, pod dyktat starszego kolegi, co by oznaczało, że gdzieś w jego osobowości tych rzeczy nam brakuje. No, wracając do Bartosza Salamona, to stoper Lecha Poznań na początku nie znalazł się w ogóle w składzie Fernando Santosza, prawda? Dołączył w związku z kontuzją Kamila Piątkowskiego. Pech Piątkowskiego, dalsza szansa dla Salamona? Na pewno. Wczorajszym występem Bartek Salamon jest osobą, u której trener będzie rozpoczynał ustawianie obrony, bo to wczorajszy jego występ był bardzo, bardzo dobry. Czasami tak w życiu jest, że nieszczęście kogoś jest moim szczęściem. Nie dziwmy się, że na początku Fernando Santos nie powołał tego zawodnika, bo go po prostu najnormalniej w świecie nie zna. Skąd miał go znać? W związku z tym, powołując zawodników, którzy gdzieś po Europie grają i grają dobrze, eliminował innych. Ta sytuacja z Piątkowskim otworzyła szansę przed Salamonem, który absolutnie wykorzystał. I to na dzień dzisiejszy, w moim odczuciu, jest najlepszy polski środkowy obrońca. Pamiętajmy, że piłka jest przewrotna. Dzisiaj jest tak, za 3 miesiące może być inaczej, ale wczorajszy występ dojrzały, pewny i w grze defensywnej, i we wprowadzaniu piłki do ofensywy, jak i również jako osoba, która dyrygowała całą formacją obronną, co było widać i czuć. Czasami jak kamera się tam zbliżała, pokazała pewne ujęcie z bliska, to widać było, jak on tam się tym wszystkim zajmuje. To jest dobre, bo wiemy, że do tej pory robił to Kamil Glik. Natomiast jeszcze raz powtórzę, smuci mnie tutaj troszeczkę postawa Bednarka, bo to jest już bardzo doświadczony piłkarz i takie ustąpienie pola starszemu koledze, ale mniej doświadczonemu na arenie międzynarodowej, no to mnie zastanawia. Mówi pan o linii obrony, a Wojciech Szczęsny na bramce, no po 3 golach strzelonych mu przez Czechów z Albanią zachował czyste konto. Jaka jest pańska ocena naszego bramkarza? Wojtek jest ostoją polskiej kadry, bardzo dobrze broni, spokojnie broni, fantastycznie wprowadza piłkę od tyłu, bardzo wysoka jakość gry nogami, która jest widoczna w precyzji podania, w tempie podania, taki rozgrywający od tyłu, pierwszy rozgrywający od tyłu. No i w kluczowych momentach, szczególnie kiedy drużyna atakuje, kiedy zostawia pole przeciwnikowi na kontry, to Wojtek no, nieraz już pokazał, że jest czujny te 90 kilka minut, bo czasami tak może być, że jesteśmy na połowie przeciwnika i bramkarz troszeczkę przyśnie. A u niego to... Właśnie, kiedy jesteśmy na połowie przeciwnika, Robert Lewandowski, jak się spisał pana zdaniem? No Robert myślę, że jest w głębokim dołku, jeżeli chodzi o formę. To widać, to czuć. Robert jest nie tym Robertem, którego znamy, którego pamiętamy jeszcze 3 miesiące temu na mundialu w Katarze. Ale miał ładne sytuacje, prawda? Przedarł się w pole karne, ładnym takim przerzutem, tak, prawda? Miał, no, nie wyszło, no pech czasami się zdarza, nawet najlepszemu. Miał przebłyski, szczególnie wczorajszego wieczoru. W Pradze no, był całkowicie wyeliminowany z gry. Natomiast myślę, że Polska oczekuje tego Roberta, którego pamięta, tego Roberta, który strzelał bramki. Ale to jest sport. Dajmy mu odpocząć, dajmy mu mieć, zaakceptujmy jego słabszy okres, bo na pewno to jest piłkarz, który jeszcze nie raz będzie stanowił i o sile reprezentacji, będzie nam sam wygrywał mecze. Moim gościem w RMF24 jest pan Marek Koźmiński, były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeszcze, panie Marku, jeszcze może o stadionie powiedzmy, o tych wszystkich tarapatach z dachem, tych dylematach, zamknąć, otworzyć. Jaką to stwarza atmosferę? Na pewno atmosferę niepewności, przede wszystkim dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, dla organizatora tego spotkania, dla tych, którzy muszą podjąć pewne decyzje z wyprzedzeniem. No mamy sytuację anormalną, jeżeli chodzi o błąd techniczny w strukturze dachu, który skutkował długą nieobecnością polskiej reprezentacji na stadionie narodowym. Z drugiej strony no, podjął tę decyzję pewnie techniczną, nie ze względu na pogodę myślę, ale pewnie techniczną, żeby ten stadion wczoraj był zamknięty, tak, żeby był zamknięty. Ja myślę, że nie ze względu na pogodę, mówi pan? Nie wiem, no wczoraj nie było jakiegoś ryzyka opadów. Jeżeli taka została decyzja podjęta, przy tych temperaturach jest całkowicie to zrozumiałe. Dla piłkarzy to nie ma najmniejszego znaczenia.
przy takiej temperaturze, czy gramy przy otwartym dachu, czy przy zamkniętym. Tak, ale jak pan mówi, sytuacja jest anormalna, prawda? No, bo cały czas zastanawianie się i takie czekanie do ostatniej chwili, czy będzie mocniej wiało, czy no, jak w ogóle to zmierzyć, prawda? Czy ten wiatr rzeczywiście jest określony w sposób właściwy, mówię o jego prędkości, porywach. Myślę, że tutaj wchodzi wątek użytkowania stadionu, pewnych założeń technologicznych, technicznych, o których my nie wiemy. Natomiast na pewno stabilność i decyzja podjęta kilka dni wcześniej w ramach prognoz, które przecież dzisiaj są już na tyle precyzyjne, że jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będą opady, czy nie, bo to przede wszystkim o to chodzi, to taka decyzja im wcześniej, tym lepiej dla wszystkich, również dla piłkarzy i organizatorów. Skoro wspomina pan o prognozach, to najpierw może prognozy przed naszym zespołem. Kolejne mecze w czerwcu. Jak pan to postrzega? Jak pan przewiduje dalszy rozwój wypadków i strategię Santosza oraz postawę naszej drużyny? No Santosz przede wszystkim teraz będzie miał 3 miesiące spokojnej pracy. Musi pojeździć po Europie, bo popatrzeć na żywo na niektórych piłkarzy, pooglądać ich w treningu, pooglądać ich w meczach klubowych, porozmawiać z nimi, żeby bardziej zrozumieć od strony piłkarskiej, ale również od strony takiej emocjonalnej, osobistej. Trzon mu się już skrystalizował i będziemy mieli jedno spotkanie w czerwcu eliminacyjne z Mołdawią. Niewygodny tak. Przeciwnik, bo widzimy, 20 czerwca. Tak, 20 czerwca, że Czesi sobie z nim nie poradzili, więc tutaj to jest niewygodny przeciwnik. Każdy mówi, już mamy 3 punkty, a to tak prosto w dzisiejszym futbolu nie jest. No właśnie, Mołdawia ma 2 remisy, no z Czechami 0-0. Tak jest, trzeba wybiegać z każde spotkanie i wywalczyć. No i mecz towarzyski. Ktoś powiedział i puścił w eter, że będzie spotkanie z Niemcami, więc byłaby to uczta dla polskich kibiców. Zobaczymy, taki towarzyski mecz, tak? Tak, towarzyski. Zobaczymy, kogo Polski Związek Piłki Nożnej tutaj zakontraktuje, jeżeli chodzi o sparing partnera, na ten jedyny mecz towarzyski, który będziemy mieli. Sam jestem ciekaw i no cóż, no, następna uczta reprezentacji w czerwcu. No, my jesteśmy bardzo ciekawi pana kariery też. Przypomnę, pan Marek Koźmiński, były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. No ale wybiegnijmy do roku 2025, do wyborów nowego szefa PZPN. No jeszcze pozostały 2 lata, a pan już zdecydował. Dlaczego pan już zadeklarował, że będzie pan się ubiegał o stanowisko prezesa? Przede wszystkim kolega z innej redakcji mnie zapytał, czy rozważam start w następnych wyborach. Moja odpowiedź była krótka, tak. Tak i kropka. A tak, kropka. Wypełni pan ten wielokropek u nas? Co za tym tak stoi? Oczywiście. Jest mi miło, że poszło to tak aż w eter, bo to oznacza, że opinia publiczna interesuje się mną, która jest osobą, która jest na dzień dzisiejszy troszeczkę poza futbolem, bo jestem praktycznie normalnym kibicem, tak jak większość w polskim społeczeństwie. Czyli to jest ambicjonalna historia, tak wyczuwam w pana głosie. Wie pan co, jak ktoś był sportowcem, to musiał mieć ambicje. Ja te ambicje posiadam. Nie raz w życiu przegrałem, co jest wpisane w zawód sportowca. Między innymi z Cezarym Kuleszą, prawda? Chodzi o rewanż za porażkę w pojedynku o prezesurę w 2021 roku? To nawet nie chodzi o rewanż. Ja się dobrze czuję w zarządzaniu. Kocham sport. Uważam to za jakąś część bardzo istotną mojego życia. W związku z tym myślę poważnie o tym, żeby jeszcze raz spróbować za 2 lata. Czy będziemy rywalizować z Czarkiem, czy z kimś innym, czy coś się wydarzy? Nie pan, no w sporcie 2 lata to są wieki, tu się dużo jeszcze może wydarzyć. Natomiast jeżeli się mnie pan pyta, czy o tym myślę, tak, o tym myślę. Tak. A co za tymi myślami stoi? No bo cały czas podkreślam, że nie mówimy tylko do koneserów futbolu, prawda? Do ludzi, którzy się ogólnie interesują piłką nożną, także sytuacją w PZPN-ie. Jeżeli pan zgłasza taką kandydaturę swoją już teraz, ogłasza publicznie, w taki, no może troszkę lakoniczny sposób, tak, teraz pan dodaje więcej w Radiu RMF24, ale jakie będą pana następne przedsięwzięcia? Czy pan jakąś kampanię już urządza, cichą, może głośną? Nie, to na pewno jeszcze nie teraz, na pewno jeszcze dużo czasu musi upłynąć, jeżeli w ogóle zaczniemy to przygotowywać. To są ostatnie 6 miesięcy. Ja nauczony swoim doświadczeniem covidowym, gdzie moja kampania niestety z przyczyn covidowych trwa 1,5 roku, tym razem jeżeli się zdecyduję, to będę startował zdecydowanie bliżej daty wyborów.
No tak, bliżej daty, czyli to jeszcze musimy poczekać do 2025 roku. No mamy 28 marca 2023. Jakby pan już teraz tak zadeklarował, jakie przed panem byłoby główne zadanie, gdyby pan został tym prezesem PZPN? Główne zadanie przed sternikiem polskiej piłki, kto by nim nie był, jest ciągły rozwój piłki. Ciągły rozwój piłki ma wiele płaszczyzn. Ja przyrównuję polską piłkę do takiej piramidy. Na samej górze tej piramidy jest reprezentacja, na którą wszyscy patrzą, wszyscy dopingują, chcieliby, żeby ona wygrywała. Ona nie może wygrywać tak od przypadku. Żeby ona wygrywała, to musi być dobra podstawa. Praca z dziećmi, praca z młodzieżą, szkolenie, kluby w różnych kategoriach rozrywkowych, kluby ekstraklasowe. To jest cała piramida. Ta piramida musi mieć twarde podstawy, stabilne. Jak sobie każdy wyobrazi, jak piramida wygląda, to podstawa jest dużo szersza niż szczyt. I o dziwo oceniamy prezesa, Polski Związek Piłki Nożnej przez wyniki reprezentacji, a powinniśmy odwrócić całkowicie ocenę i zacząć od oceny podstawy piramidy, co oczywiście nigdy się nie wydarzy, bo tak jesteśmy stworzeni, oceniamy tylko i wyłącznie to, co widzimy na samym wierzchu tortu, a nie patrzymy pod spód. Natomiast to jest błędne. Polski Związek Piłki Nożnej stoi na straży rozwoju piłki. Rozwój to jest nie jutro, nie pojutrze, ale za 5 lat, za 7, za 8, za 10, bo taki jest cykl szkoleniowy, tak to wszystko trwa. Sport uczy cierpliwości, uczy systematyczności, cierpliwej pracy. Nigdy w sporcie z dnia na dzień się nic nie dzieje. Bardzo obrazowo pan to nam tutaj odmalował. Piłka jako piramida, jest szczyt i jest fundament. No, warto zapamiętać, takie powiedzmy logo się nam zrobiło tutaj w Radiu RMF24. Naszym gościem był wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wiceprezes, były, Marek Koźmiński, ale to zostawiamy wielokropek w RMF24. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzymy miłego dnia.